NIK skontrolowała program Polskie Szwalnie, na który wydano 313 milionów złotych. No i NIK podsumowuje: totalna porażka. To mówi, że zasada subsydiarności jest, czyli zasada. Podejmowania decyzji na jak najniższych szczeblach jest ok, i tutaj państwa narodowe powinny te, te decyzje podejmować. Natomiast jeżeli chodzi o pójście w drugą stronę, w, w kierunku swoich podwładnych, no to absolutnie nie, on jest najważniejszy. On wie wszystko, co należy robić, bo, bo przecież ludzie są głupi. Gdy za szczyt, niekwestionowany szczyt nauki światowej, uchodziła Nauka Radziecka. To ona właśnie odkrywała wszelkie najgłębsze prawdy. Ona torowała drogę zbłąkanej ludzkości, rozświetlając swym prometejskim światłem nieprzedniknioną dotąd tajemnicę bytu. Witam Państwa w kolejnym programie Jak czytać dziennikarzy. Tak, myślę sobie, że w gruncie rzeczy można by zmienić po raz kolejny nazwę tej playlisty na wyjaśnianie matrixu, w którym żyjemy. Bo informacje, które do nas docierają, one niosą pewien ładunek taki postrzegawczy, zmuszają nas do postrzegania rzeczywistości w taki sposób, w jaki te informacje są formułowane. No a przecież za tym wszystkim. Można dopatrzyć się, ale ludzie się tego nie dopatrują. Tych istotnych treści, które widzi no, zaledwie garstka ludzi. Tak przynajmniej mi się wydaje. Informacja z bardzo dawna, bo to jeszcze początek marca. NIK skontrolowała program Polskie Szwalnie, na który wydano 313 milionów złotych. No i NIK podsumowuje: totalna porażka. Wylicza błędy: brak rzetelności wyboru producentów, brak kontroli jakości, brak dokumentacji, brak procedur. W 10 z- 13 kontraktów zlecających produkcję maseczek. brak jest jakichkolwiek śladów, kto zawierał umowę i kiedy. W ramach programu dostarczono 172 miliony maseczek, z których miliony nie nadawały się do użycia, a wszystko to za 313 milionów złotych. Także tak wygląda, Zarządzanie w wykonaniu państwa. Państwo to jest grupa ludzi, którzy za nic nie odpowiadają. To są ludzie, którzy mają pracę albo zajmują się tym zarządzaniem, bo są nominowani przez polityków. A politycy to są ludzie, którzy pięknie gadają, mają kwieciste wypowiedzi i za te kwieciste wypowiedzi są przedstawiani. W mediach, po czym wybierani. No i tacy ludzie nami rządzą. I teraz oni dążą do tego, żeby mieć jak najmniejszą odpowiedzialność, żeby obstawiać się ludźmi, którym będą mogli dać pieniądze, za co oni im będą wdzięczni. No i tak właśnie wygląda zarządzanie w wykonaniu państwa. Kolejny temat, jaki chciałbym poruszyć, to znowu jest jak, jak funkcjonuje to państwo. Otóż wypłynęły taśmy z rozmowami dwóch sędziów sądu apelacyjnego w Rzeszowie. Mieli być nakłaniani do sfałszowania egzaminu sędziowskiego córki Stanisława Piotrowicza, Barbary. Sprawę opisała gazeta Wyborcza. Nagrania miały powstać w 2019 roku. No i tutaj jest pytanie od razu, dlaczego to wypłynęło w roku 2023, czyli 4 lata później. Czyli generalnie wniosek jest taki, że gazeta wyborcza, która to ujawniła, no, próbowała trzymać haki. Ktoś próbował trzymać haki. A sprawa w ogóle jest z roku 2006. Także w ogóle no, niesamowita rzecz. Ktoś ma takie rzeczy i je po prostu trzyma nie po to, żeby działać w interesie społecznym, żeby to jak najszybciej ujawniać, tylko po to, żeby mieć haki, prawdopodobnie na najbliższe wybory. Z nagrań wynika, że sędzia Grzegorz Zarzycki był nakłaniany przez Piotrowicza i sędziego Roberta Pelewicza z S.O. w Tarnobrzegu do dopisania odpowiedzi, których pani Piotrowicz nie zna. W tym celu kobieta miała zostawić puste pola w pytaniach testowych, na które nie znała odpowiedzi. Zarycki miał odmówić, a córka uzyskała przedostatni wynik, zna, znając jedynie połowę odpowiedzi. Sprawa normalnie przedawniłaby się po 15 latach, ale według profesora Jana Widackiego zmienione w czasie pandemii przepisy zniosły na jej czas i 6 miesięcy po niej bieg przedawnienia i kobieta powinna odpowiadać. Barbara Piotrowicz pracuje w prokuraturze krajowej, a Stanisław Piotrowicz jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tak właśnie działa nasze państwo, tak właśnie działają instytucje naszego państwa. To jest po prostu prywatny folwark, nic dodać, nic ująć. I już przechodzimy do informacji z początku maja roku 2023. Francja. W poniedziałek o 14:00 na ulicach francuskich miast było 418 tysięcy protestujących przeciw reformie emerytalnej i rządowi, podają władze. Organizatorzy mówią o 2,3 300 000 000, o 2 milionach 300 000 300 000 osób, w tym 550 000 w samym tylko Paryżu. Doszło do zamieszek w Lyonie, Nante i Paryżu. No, i według mnie jest to jak najbardziej uzasadnione, znaczy w ogóle to jest katastrofa państwa demokratycznego, że tyle ludzi, skoro, skoro yy, rząd podaje tak ogromne liczby, że one nie mają w, jak, w jaki inny sposób zaprotestować przeciwko temu, co wyprawia państwo. A przecież państwo zawarło kontrakt na pewnych warunkach. Te warunki były podane. Oczywiście pieniądze, tak jak i u nas, zostały rozkradzione. W tej chwili nie ma z czego wypłacać, no bo mniej ludzi pracuje, bo znowu działania państwa, że ludzie są mniej wydajni, no i dochodzi do tego, że ludzie muszą na ulicach protestować. Tak, tak to wygląda, czyli po prostu w ogóle nie mamy do czynienia z żadnym państwem demokratycznym, tylko jak zwykle władza zagarnia coraz więcej władzy, rządzący zagarniają coraz więcej władzy, a ludzie muszą Uciekać się właśnie do tego typu protestów. A jakżeby było inaczej, gdyby można to było wyrazić na przykład w postaci referendum? I tutaj na marginesie zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem Generator Referendów, który uruchomiliśmy po to właśnie, żeby. Polacy nie musieli w ten sposób protestować, a po prostu, żeby protestowali w inny, cywilizowany sposób. Ale daleka do tego droga, bo tak jak mówię, rządzący robią wszystko, żeby władzy mieć jak najlepiej, najwięcej i jak najlepiej e, trzymać za przysłowiowy pysk e, społeczeństwo. E, 4 maja. E, fragmenty tekstu premiera Morawieckiego z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja. Polska nie jest ani wschodem zachodu, ani zachodem wschodu. Mamy własną tożsamość rozwijaną od ponad tysiąca lat. Polska jest jedną z najstarszych demokracji współczesnej Europy. Nie jest córką, ale siostrą demokracji europejskich. Nasza kultura polityczna stale stroniła od absolutyzmu i totalitaryzmu. No ciekawe właśnie, bo w tej chwili jak jakby idziemy w kierunku absolutyzmu i totalitaryzmu dokładnie śladami, które wytyczył, wytyczyli komuniści, a uwieńczył Edward Gierek i potem Wojciech Jaruzelski. Wskazał zasadę suwerenności narodu wpisaną do polskiej konstytucji i objaśnił, że władza, która nie służy narodowi, traci swoją legitymację. Uspokoił, że polski patriotyzm nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem. No, władza, która nie służy narodowi. Zaraz będziemy mieli informację, czy obecna władza, czy właśnie premier, który tą władzę reprezentuje, służy narodowi, czy nie, czy tylko walczy o swoje, o swoje bycie u władzy. Tylko państwa narodowe, a nie ponadpaństwowa federacja, mogą być rzetelnym gwarantem wolności dla swoich obywateli. Europa będzie istnieć tylko wtedy, gdy przetrwają jej narody, jedynie jako wspólnota solidarnych państw narodowych, które szanują swoją odrębność. Czyli tutaj premier Morawiecki wyraża, popiera zasadę federalizmu, absolutnego federalizmu, czyli właśnie wspólnoty oddzielnych bytów, które łączą się tylko po to, żeby realizować niektóre wybrane cele nadrzędne. Przypominam, w, w Szwajcarii kantony się połączyły i w zasadzie zajmują się y, Szwajcaria jako, jako całość zajmuje się głównie dyplomacją i obronnością. Reszta, resztą zajmują się już kantony we własnym zakresie. No i teraz taka dziwna sprawa, że premier Morawiecki o tym mówi, jeżeli chodzi o państwa i Federację Europejską, natomiast zupełnie nie zachowuje tej zasady w dół. Czyli właśnie, że Polska powinna też być zdecentralizowana, że bardzo wiele rzeczy powinno być ustalanych właśnie na niższych szczeblach. Czyli, tak jakby, jeżeli chodzi o swoich zwierzchników w Unii Europejskiej, to mówi, że zasada subsydiarności jest, czyli zasada. Podejmowania decyzji na jak najniższych szczeblach jest ok, i tutaj państwa narodowe powinny te, te decyzje podejmować. Natomiast jeżeli chodzi o pójście w drugą stronę, w, w kierunku swoich podwładnych, no to absolutnie nie. On jest najważniejszy. On wie wszystko, co należy robić, bo, bo przecież ludzie są głupi. 2000, znaczy, maj, 8 maja kolejna wiadomość. Portal poufna rozmowa ujawnił kolejne wiadomości ze skrzynki mailowej Michała Dworczyka w roku 2020, a w nich hasło do map wojskowych czy rządowych map zarządzania kryzysowego, które po trzech latach wciąż działało, mimo innych wycieków w przeszłości. Dworczyk, wtedy szef kancelarii premiera, dostał maila z hasłem i loginem do serwisu Arc. GIS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przestano, przesłano je otwartym tekstem i nie były do, do tego czasu zmieniane te hasła. Po zalogowaniu można było obejrzeć szczegółową mapę portu wojskowego w Gdyni, plan ewakuacji Warszawy w razie powodzi, czy mapy Polski z wojskowymi nakładkami. Hasło zmieniono kilka godzin po publikacji. W multimediach ujawniono właśnie te maile. Proszę Państwa, tak się składa, że właśnie tego dnia, ja logując się do swojego komputera, zostałem zmuszony, bo jestem zmuszany co trzy miesiące do zmiany hasła. To mnie oczywiście bardzo denerwuje, ale tą procedurę zaakceptowaliśmy w naszej firmie, no i musiałem to hasło zmienić. Proszę zauważyć, że mamy jakąś agencję bezpieczeństwa rządowego, która nie wymusza narządzących tego typu działań. Żeby było śmiesznie, poszedłem. Tego samego dnia po południu do marketu budowlanego i tam próbowałem dowiedzieć się coś o pewnym towarze. Pani, która zalogowała się do systemu, nagle powiedziała: Wie pan, musi pan chwileczkę poczekać, bo system wymusił na mnie zmianę hasła. No więc, zarówno w, w małej prywatnej firmie, jak i w markecie budowlanym, Systemy są tak zrobione, żeby wymuszać zmianę hasła. Tutaj hasło zostało wysłane do zainteresowanego, do Michała Dworczyka, jawnym tekstem. Hasło: system nie wymusza zmiany hasła. To hasło znali wszyscy, wszyscy mogli to podejrzeć. I po raz kolejny, jak działają instytucje państwa? Czym zajmuje się Mateusz Morawiecki? Przecież on to wszystko powinien kontrolować, on za to wszystko odpowiada. A on oczywiście mówi bardzo ciekawe, bardzo mądre teksty na święcie Konstytucji 3 maja. Tylko to, co mówią politycy, a jaka jest rzeczywistość, to są po prostu dwie różne rzeczy. Informacja z 12 maja. Jeden z najpopularniejszych youtuberów świata, Jimmy Donaldson, znany jako Mr. Beast, za 3 miliony dolarów kupił najnowocześniejsze aparaty słuchowe dla jednego tysiąca osób, i spotkała go za to na tyle mocna krytyka, że broni go między innymi Elon Musk. Tutaj to jest taka informacja, która pokazuje ludzką naturę, że ludzie koncentrują się przynajmniej mi się wydaje, na rzeczach absolutnie drugorzędnych i no, po prostu starają się dokuczyć innej osobie. A nie docenić, co ta osoba robi. To już w mitologii greckiej, starożytni Grecy to zauważyli, jest mit o Prometeuszu, który dostarczył ludzkości ogień, no i za to został oczywiście przez bogów skazany, ale generalnie tu chodzi o proces, że jeżeli coś zrobisz dobrego dla ludzi, to wcale nic dobrego Ciebie nie spotka. Otóż wracamy do tego naszego youtubera, który jest znany z filmowania, jak, jak, znaczy, te, zakupił te aparaty słuchowe, no i sfilmował, jak przekazuje je e, te drogie. Y, I teraz przekazywał te, 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 ten właśnie podarunek, sfilmował to i opublikował na YouTube. I teraz e, oskarżono go o to, że spłyca problem osób niesłyszących. Brak edukacji i pomaga tylko dla popularności. To znaczy, ponieważ film ten był wyświetlony 43 miliony razy, no to oskarżono go, że robi to po prostu tylko i wyłącznie dla swojej popularności. No i Elon Musk powiedział, że ludzie zdecydowanie nie powinni być atakowani za czynienie dobra. Zdumiewa mnie, że zamiast pytań, dlaczego do cholery amerykański system opieki zdrowotnej nie, nie mógł tym ludziom pomóc, to Amerykanie atakują darczyńcę. Tak to jest. Kiedyś byłem takim świadkiem takiej sytuacji drażliwej, że jeden gość zajechał drugiemu miejsce do parkowania. A ten zaprotestował, tamten na niego nakrzyczał, bo to był taki wielki byk. No i na tego mniejszego nakrzyczał, i odniosłem wrażenie, że ludzie bardziej byli zainteresowani, czy nie dojdzie do. Jakiejś pyskówki, czy nawet mordobicia, a nie tym, kto tu w ogóle ma rację i czy tamten zrobił źle, czy dobrze. No ale taka według mnie natura ludzka, także proszę Państwa, no, jak już kupujemy ten milion aparatów słuchowych dla, dla ludzi, co prawda też mnie zastanawia, że wydał 3 miliony, czyli no, taki, taki aparat kosztuje 3000 dolarów. Strasznie drogo z tego, z tego wynika. No ale. Ale nakrzyczeli na niego, nie spodobało się ludziom, no i tyle stwierdzili, że robi to tylko i wyłącznie dla swojej popularności. Ale z drugiej strony te pieniądze właśnie ma z tego tytułu, że jest popularny i że jest tak oglądany właśnie na YouTubie. Amerykańscy naukowcy oszacowali, że mięso z laboratorium może być 25 razy gorsze dla klimatu od zwykłej wołowiny z powodu zużycia zasobów podczas produkcji. I tutaj tak na marginesie właśnie tych amerykańskich naukowców, chciałbym Państwu przeczytać cytat z Janusza Szpotańskiego, tutaj w tej książce jest taki fragment biograficzny, ciekawy, no i cóż on pisze o naukowcach. Jak wiadomo, były to czasy rok 1950-1951, gdy za szczyt niekwestionowany szczyt nauki światowej uchodziła nauka radziecka. To ona właśnie odkrywała wszelkie najgłębsze prawdy. Ona torowała drogę zbłąkanej ludzkości, rozświetlając swym prometejskim światłem nieprzedniknioną dotąd tajemnicę bytu. To nowatorstwo nie sprowadzało się wyłącznie do objawiania nowych, nieznanych dotąd prawd, formułowania śmiałych, rewolucyjnych twierdzeń w każdej nieomal dziedzinie. W dużej mierze polegało ono na obalaniu teorii i poglądów przedstawicieli nauki zachodniej, czyli burżuazyjnej. Tak, ja właśnie wychowałem się w epoce, kiedy. Yy, kiedy... Tym punktem odniesienia nie byli naukowcy amerykańscy, tylko naukowcy radzieccy. No ale wracamy do naszego tematu: no bo yy, tutaj mamy taki popularny trend, że mięso będzie produkowane w, laboratoriów, w laboratoriach, po to, żeby było no bardziej i ekologicznie, bezpiecznie i bardziej humanitarnie, a tu nagle amerykańscy naukowcy piszą, że może być dwa razy 25 razy gorsze dla klimatu od zwykłej wołowiny, która jest produkowana w sposób naturalny. Do wychodowania mięsa w laboratorium używany jest bulion bogaty w składniki odżywcze i na jego produkcję potrzeba dużej ilości energii. Wliczono też energię potrzebną do uprawy roślin na cukry, do prowadzenia laboratoriów oraz do produkcji i oczyszczania składników z bakterii z użyciem energochłonnych technik, bo bez tego komórki nie chcą rosnąć. W technologię zainwestowano już 2 miliardy dolarów, a tak naprawdę nie wiemy, czy będzie lepsza od środowiska, stwierdzono. Część badaczy pracuje dla Instytutu Promującego Uprawy Rolne ze wsparciem sztucznej inteligencji. No zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Rzeczywiście osoby wrażliwe mogą, mogą protestować przeciwko tradycyjnej hodowli, no bo jednak zwierzęta są zabijane. E Zobaczymy, tak? Ja tutaj nie mam zdania. No, sam mięsa nie jem dużo, ale jem mięso. Nie jestem ani weganinem, ani wegetarianinem i odczuwam potrzebę jedzenia mięsa. Także myślę, że to jest ważny składnik odżywczy, potrzebny nam. Oczywiście znam osoby, które nie jedzą mięsa i jakoś tam funkcjonują. Całkiem zresztą nieźle. 16 maja. Platforma budowana przez Małopolski Urząd Marszałkowski jest za pieniądze unijne. Jej koszt utworzenia wyceniano na około 210 milionów złotych. Pilotaż to jest, to jest na, temat, na temat systemu informacji medycznej. I on jest budowany właśnie przez Małopolski Urząd Marszałkowski za pieniądze unijne. Pilotaż uruchomiono w 2015 roku, a ostateczna decyzja o budowie tej właśnie platformy zapłatła w 2019 roku, choć już wtedy było wiadomo, że system będzie powielał rozwiązania dostępne w ramach ogólnopolskiej platformy P1, czyli elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, która oferuje na przykład dostęp do internetowego konta pacjenta. Ponadto, jak się okazuje, spośród 1875 wszystkich placówek leczniczych w Małopolsce, projektem objęto jedynie 38 szpitali czyli 2% tych placówek. Po raz kolejny pokazujemy, jak funkcjonują struktury państwowe, wydają pieniądze, robią coś, co zupełnie jest nikomu do niczego niepotrzebne, bo analogiczny system jest robiony centralnie. A w teorii powinno być tak, że w zasadzie powinny być kasy chorych, kasy chorych powinny rywalizować ze sobą, stworzyć taki system i powinien po prostu wygrać ten, który będzie najlepszy, który będzie naj, najlepiej działał, albo państwo powinno wydać po prostu standard według jakiego należy te dane przechowywać, standard według jakiego należy te dane udostępniać, to powinna być dokumentacja techniczna, a producenci oprogramowania po prostu się powinni do tego standardu dopasować i koniec kropka. 17 maja Paweł Siennicki, zastępca prezesa Polskich Portów Lotniczych SA, podał się do dymisji, gdy Onet ujawnił, że szantażuje nagimi zdjęciami matkę swego dziecka ukazano też nepotyzm w rządzie. Tutaj jest przykład, no, kim są ludzie, którzy właśnie zarządzają Polską, zarządzają no, kluczowymi instytucjami. Jak oni się zachowują? Siennicki to znajomy polityków PiS, w tym premiera, oraz były dziennikarz m.in. TVP, Radia Polskiego TVN24, Newsweeka oraz redaktor naczelny Polska The Times. Czyli dziennikarz zostaje Zastępcą prezesa portów lotniczych, czyli dziennikarz staje się zarządcą. Facet, który nie ma absolutnie ku temu żadnego wykształcenia ani żadnego doświadczenia. Tak po prostu zostaje się właśnie, wchodzi się do grona rządzących, czyli dostaje się duże pieniądze za sprawowane funkcje, a odpowiedzialność żadna. No i w tym momencie działa zasada lorda. Aktona, że władza psuje. No i patrzymy, jak władza właśnie popsuła tego człowieka. Według konetu prokuratura toczy przeciw niemu postępowanie, bo Anna C. zgłosiła liczne przestępstwa i pokazała dowody nękania, szantażu i gruźb, kradzieży i rozpowszechniania nagich zdjęć. Dzwonił do byłej partnerki nawet 100 razy dziennie. Cytaty niektóre z 564 ujawnionych SMS-ów. Każdy w pracy, w domu będzie znał twoje rozchylone usta czekanujące na... W... Cały świat dowie się była... jaką byłaś szmatą. Szmatą byłaś i już zawsze będziesz. Żadnego szacunku dla szmaty. Cymbałko, będę pisał, kiedy mam ochotę. Zapłacisz za swoje urestwo. Ech, katastrofa. I to po prostu człowiek, który sprawuje z wiceprezesem ważnego, ważnej instytucji państwowej nie zdaje sobie sprawy, Chociaż z tym mamy do czynienia w zasadzie od samego początku, od lat, nie wiem, końca lat 90. Ubiegłego wieku, kiedy to rozmowy telefoniczne były ujawniane SMSy. To po prostu każdy tego typu człowiek, w ogóle każdy z nas powinien wiedzieć, że wszystko to, co robi, jest po prostu na widelcu, że ktoś to rejestruje wszystkie nasze SMSy, nawet podobno te aplikacje, które wszystko szyfrują, to i tak się okazuje, że służby specjalne mają do tego dostęp. Także po prostu to jest. To jest szok, że, 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 że tak głupi ludzie piastują tak wysokie stanowiska. Siennicki podejrzewał ją o zdradę z aktorem Andrzejem CH, którego miał pobić. Później pisał, że próbował go zabić. Anna C zgłosiła też, że załatwił jej pracę w państwowej spółce. Czyli, proszę państwa, teraz nie dość, że ją nęka, to kiedy, kiedy był, kiedy, się, kiedy, kiedy ją kochał, kiedy, kiedy wszystko było dobrze, no to Yy, załatwił jej pracę w państwowej spółce. Załatwił też wizytę w szpitalu za pomocą ministra Zbigniewa Ziobry. Sienicki po, yy, potwierdzał w SMS-ach do wtedy jeszcze partnerki tak, jesteśmy mafią. Nigdy nie zapomnij, że stoją za tym ludzie MM. M. Morawieckiego w nawiasie i partii, która rządzi. Według Onetu on sam pracę w polskich portach lotniczych otrzymał bez kwalifikacji. No więc tutaj nawet Onet nie jest do tego potrzebny, no bo jak dziennikarz może mieć jakiekolwiek kwalifikacje do zarządzania dużą firmą, to, po prostu, to, są, to, są, to jest katastrofa. Tacy ludzie nami rządzą, my im na to pozwalamy. I znowu apel o zapoznanie się z projektem Generator Referendów. Proszę Państwa, próbujemy to zmienić. Oczywiście droga jest daleka i niełatwa, no ale próbujmy, próbujmy coś zmienić. 19 maja. Tempu, tempo wzrostu niewypłacalności firm w Polsce jest najwyższe na świecie. Przez rok 54%, powyżej 54%. To jest 3249 przypadków. Przeciwnie do reszty świata, gdzie wzrost liczby upadłości dotyczących dużych firm, w Polsce obejmuje prawie wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa. Tylko dwa z. 421 niewypłacalnych firm w marcu miały obroty powyżej 20 milionów euro. Proszę Państwa, to jest właśnie to, co zawdzięczamy rządom Mateusza Morawieckiego, że plajtują małe i średnie przedsiębiorstwa. Oni się do tego dokładają, oni po prostu robią drugi PRL. I nie wiem, czy nie znają sobie z tego sprawy, ale, ale, ale chyba nie. Firma Allianz Trade alarmuje o znacznym pogorszeniu marży i zyskowności polskich firm z powodu niespotykanych wcześniej wzrostów kosztów działalności. To jest inflacja, to jest ten dodruk pieniądza, szczególnie w branżach transportowej i budowlanej. Wiele firm brało też kredyty przy rekordowo niskiej stopie procentowej i odczuwają teraz jej wzrost do 6,75%. Tak to właśnie jest, że. Tak, rząd załatwił ludzi, oczywiście rząd może powiedzieć, no ale trzeba było przewidzieć, że. Stopy procentowe mogą wzrosnąć, tak? No, nieumiejętnie zarządzacie. Tylko że jak oni nieumiejętnie zarządzają, to pudrują to, tuszują to, nie udostępniają tej informacji, nie pozwalają na krytykę. Przecież nikt publicznie nie skrytykował Polskiego Ładu, tego jednego wielkiego bubla prawnego, który pokazuje, jak rządzący rządzą, że nie przestrzegają absolutnie niczego podstaw w ogóle organizacji życia społecznego. 20 maja. Jacek Żelek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, nalegał, by szef Narodowego Centrum Badań i Rozwoju załatwił 123 miliony złotych grantu firmie jego znajomego. Ujawnia Szymon Jadczak z WP na podstawie informacji od doradcy i brata ówczesnego szefa centrum. Żalek forsował dotacje dla firmy yy, Hime Networks. Od której zaczęła się afera w NCBRI. NCBIR. Kluczową rolę w, w projekcie odgrywali ludzie z firmy Infotech, która wcześniej otrzymywała wsparcie od tego centrum. Eksperci centrum, oceniając wniosek HIME Networks, uznali go za projekt pod specjalnym nadzorem, a potem zignorowali wykryte w nim problemy. Czyli po prostu te pieniądze, ta wielka afera Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który, który rozdał te ogromne nasze wspólne, społeczne pieniądze, polegała na tym, że po prostu było tutaj kumoterstwo. Po wybuchu afery żalek i jego znajomy, prezes HIME Networks, udawa udawali się do Infotech. Prokuratora aresztowała pięć osób z tej firmy, podejrzewając je o założenie grupy przestępczej przestępczej wyłudzającej dotacje CBA również prowadzi śledztwo. Proszę Państwa, dotacji nie powinno być. Firmy, e, firmy w transformacji. Y, Na czym polegała transformacja ustrojowa? Otóż do momentu transformacji firmy, firmy były dotowane. E, rządzący komuniści właśnie Dawali pieniądze na produkcję i doprowadziło to do tego, że nie było co jeść. Transformacja polegała na tym, że mówi się, uwolniono energię Polaków. Nie, proszę Państwa, po prostu pozwolono na zakładanie firm, pozwolanie, pozwolono na zatrzymywanie dochodów, które te firmy osiągały i ich reinwestowanie. I w ten sposób Polska odbiła się od dna. A w tej chwili rządzący, właśnie, to był rok 2000 bodajże, kiedy ja stwierdziłem, że kiedy to powołano, Polskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, które właśnie miało dawać pieniądze. I po raz pierwszy zauważyłem, że te pieniądze lądują w rękach nieudaczników, ludziom, którzy nie potrafią zarządzać, którzy nie potrafią stworzyć firm, a stanowili konkurencję. Po prostu my musieliśmy, płacąc ceny rynkowe i osiągając ceny, od naszych klientów, również ściągając ceny rynkowe, musieliśmy rozwijać nasze firmy, a oni mieli dodatkowe miliony i po prostu zgrywali nie wiadomo jakich prezesów i prezesików. Proszę Państwa, walczmy o to, łączmy się, żeby z tymi patologiami. Walczyć, żeby po prostu je ukrócić, żeby tego nie było, żeby rządzący byli zarządcami naszego kraju, a nie ludźmi, którzy traktują nas jako dojne krowy, społeczeństwo, które po prostu, któremu można zabrać pieniądze, które można ogłupiać i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego materiału i jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z projektem Generator Referendów. Dziękuję Państwu.